Halo, siema, witajcie, jestem Tariel i witam was w Willstar, grze, która ma dzisiaj premierę. Ja oczywiście zakupiłem pre-order i mogłem zagrać trochę to wcześniej i dzięki temu mam 20 poziom. Gra mocno laguje, nie wiem dlaczego. Może sprawdzimy w opcjach. Ustawię na mniejsze ustawienia. Ultra low. Niestety, ale będzie tak bolało po oczach. No, strasznie boli po oczach. Może ustawię na low, żeby to chociaż wyglądało jakoś. Dobrze, co wam powiedzieć mam na ten temat? Jeśli chodzi o serwery, to są strasznie przypomnione. Często musiałem stać w kolejce, żeby w ogóle wejść na ten serwer. To znaczy, że gra jest dobra i ludzie chcą grać w tą grę. Ale od czego byśmy mogli zacząć? Może zrobimy jakieś zdanie? Może raczej nie. Pojedziemy tam i zobaczycie system walki. Oczywiście będziecie mogli się obejrzeć część, kawałek z gry, jeden weekend, powiedzmy bety. Wszystkie statystyki i postacie, które miałem w becie, zostały usunięte i powiedzmy został taki zrobiony reset i stworzono nową postać. To właśnie widzicie, widzicie jeden z bugów. Jest on dość dziwny. I minusem jest tego taki, że... dobra, są tutoriale. Ale my nie potrzebujemy tutoriala. Okej, tutaj mam coś związanego ze ścieżką. O ścieżkach może opowiadałem będzie, ale tutaj już bardziej wam wytłumaczę jak najbardziej jasno. Moja ścieżka... ogólnie ścieżek jest 4. Wybieram ją podczas stworzenia postaci. Ja wybrałem ścieżkę Explorera, to jest powiedzmy pod klasę albo nad profesja, gdzie osobno levelujemy i levelujemy to za pomocą właśnie odnajdywania właśnie takich punktów. Możemy często znajdować rzeczy albo po prostu coś w stylu synchronizacji z Assassin's Creed, stajemy w miejscu i palamy sobie filmik. Dobra, tutaj mam zadanie dotrzeć tutaj na dół, ale żeby to zrobić użyję perka, dzięki któremu będę mógł spaść powoli i mniej damage dostać. Ok, jestem w tym miejscu i zaraz zobaczymy, że tutaj może odkryć kawałek rejonu. Właściwie on jest odkryty, tylko zresztą zobaczycie, co tu się działo. Tylko muszę znaleźć dobre odpowiednie miejsce, co jest dość ciężkie, ponieważ tutaj hitboxy się liczą strasznie. Ok, gdy mamy okejkę w tym miejscu, to możemy wstać satelitę. No, dużo nie pokazał, ale zauważyliście, że muzyka w tej grze jest bardzo, bardzo dobra. Dobra, mamy jeszcze tego. Mam jeszcze, dobra, to ja odpalam swojego wierzchowca. Wierzchowca możemy dostać od 15 levelu, ale ja kupiłem go na 20, ponieważ dopiero na 20 poziomie dostałem więcej pieniędzy i mogę sobie pozwolić na to. Co to jest za zadanie? Jakiś... a, tu człowiek zginął. Tego nie podnosimy, jak się nauczy grać. Dobra, co to jest? Pojedziemy tutaj na dół. Miałem wam pokazać walkę. To wam pokażę. Pokażę wam kawałek walki medykiem. Jest ona dość specyficzna i bardzo mi się podoba. Właściwie dzisiaj używam umiejętności, które powiedzmy przypominam trochę zabójcę z WoWa. Gdzie mam właśnie specjalne punkty, które odblokujemy, używając właśnie naszych umiejętności i ja właśnie zginąłem. Nie wiedzieć czemu. Ale to jeszcze raz. Oczywiście, gdy zginiemy, możemy wykupić się albo... albo wskrzesić się przy disujący nas duchu. Dobra, spróbuję zabić tego żywiołaka jeszcze raz. Walka, jak widzicie, jest dość ciężka, ponieważ
musimy unikać wszystkiego, co tu się znajduje. I właśnie odpaliłem challenge, ale tego nie będę wam wykonywał, bo to nie ma tego sensu. Moja postać jest zasięgowa, jest oczywiście, są postacie mele, które używają mieczy i innych takich rzeczy. A że jestem supportem, to walczę sobie nie radzę najlepiej. Aha, jeszcze tutaj przyszli koledzy. Właściwie wszystko muszę unikać czerwonych rzeczy i dodatkowo pamiętać, że mogę robić tylko dwa uniki na raz. No super. Użyjemy trochę leczenia. Lecząca dronka. I powinno być ok. Ok, takie słowa triple kill to znaczy pewnie z Doty albo z innych gier. A tutaj właśnie też dostajemy bonusy za to, że zabijemy kilka rzeczy pod rząd. Ok, tutaj widzicie właśnie mamy dwa challenge, nam się odpaliły. Ale to zrobiłem później. Teraz wam pokażę coś fajnego. Jeden z motywów w tej grze, który twórcy bardzo się chwalą. I ja też się tym chwalę. Ponieważ to fajnie wyszło. Jak sami już widzicie po nazwie, jest to housing, czyli nasze domostwo. Gra jest tyle specyficzna, że ma to akurat sens. Tutaj właśnie się zbugowało, nie mogę tego usunąć, to będzie przez jakiś czas. Ale co my tutaj robimy? Tutaj robimy to, co wszyscy lubią najbardziej, czyli nasze profesje. Tutaj mamy pasek właśnie związany z naszym domostwem. I żeby inną rzeczy tych odpakować, wystarczy też użyć takiego czegoś jak boombox. Czy mogę to użyć? Nie. Ale możemy zrobić coś takiego. Ok. Tutaj dostaję właśnie jakieś przedmioty, które można nazwać dekoracjami. I wam pokażę, jak one tak wyglądają. Oczywiście domostwo dostajemy na 15 levelu. Powiedzmy w ciągu questów możemy właśnie odblokować sobie możliwość kupienia domostwa. Jak to wygląda? Tutaj mamy właśnie pierwsze okno z landmarkiem. Znajoma nazwa. I tutaj wybieramy po prostu, co chcemy sobie ustawić. Oczywiście niektóre rzeczy musimy odblokować albo znaleźć w grze. Tutaj możemy zmienić nasz główny domek. Tak z tyłu wyglądają. Oczywiście nie dostępne są dla każdego, ponieważ musimy też być po frakcji Dominion. A jeśli jestem Exile, no to nie mogę mieć do tego dostępu. Tanki są ładne. Ja mam akurat kształt rakiety. Każdy, kto kupił preorder, to właśnie dostał taki domek w kształcie rakiety. Ale zajmijmy się właśnie przedmiotami tymi nowymi. No i właśnie mamy coś takiego. Klikamy prawym i klikamy place. Ok, pojawia się coś takiego. Hologram. Ale są to częste w tej grze. Jeśli na przykład nie podoba nam się położenie tego przedmiotu, to klikamy tutaj. I tutaj pojawia nam się dość zaawansowane okno, które umożliwia nam przesuwanie różnych obiektów. Możemy ustawić sobie tak, jak chcemy. I gdy jesteśmy zadowoleni z tego kształtu, to wciskamy OK. I znajduje się gdzieś tutaj. Oczywiście zbugowało. I klikamy też prawym, żeby wejść do naszego domu. Tu mam akurat parę rzeczy. Łóżko i kanapę. Tutaj właśnie ma coś jeszcze. Co to jest właściwie? Pistolet? Aha, to jest model statku, który na przykład gdy się logujemy albo zmieniamy serwer, to właśnie on się pojawia. Bardzo fajne. Może ustawimy go gdzieś w kącie, powiedzmy. Idźmy. Go, 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 go. Tu. Tego wrócimy jeszcze, żeby strzelał w naszą stronę. Trochę za szybko. Ok, i place.
Ale co możemy robić również na tej naszej farmie, domostwie, oprócz stawiania przedmiotów? Oprócz stawiania przedmiotów mamy też do dyspozycji rzeczy, które pomagają nam w profesjach, takie jak na przykład tutaj ja mam klawisze K, mam Taylor i Cooking. Cooking się nie bawiłem, ponieważ jest bardzo skomplikowany i zresztą zobaczycie sami. To jest Cooking, tutaj się coś trzeba robić, ale nie wiem co dokładnie jeszcze co. Taylor jest trochę łatwiejszy, ponieważ musimy tylko znaleźć składniki. Tu już mamy wszystkie, to odpalamy schemat. I tutaj właśnie ustawiam wszystkie rzeczy, ale to następnym razem pokażę. Tutaj akurat mam trzy rzeczy postawione. Pierwsza z nich jest właśnie stół do kraftowania. Bardzo fajny. Pole na warzywa. Bardzo przydatne właśnie jeśli chodzi o Taylor, żeby zmienić składniki na właśnie na ciuchy. Okay, tutaj właśnie mam bonusy związane z odpoczynkiem i naszymi rzeczami. Tutaj właśnie odpaliłem challenge. Zobaczyć na czym polega. Muszę tutaj pierw poskakać po tych wiśniach. Po śliwkach. Trochę to zajmie. Ten materiał jest trochę randomowy, ponieważ ciężko pokazać wszystko w tej grze. I myślę, że trochę zostaniemy dłużej z tą grą. Dobra, teraz muszę zebrać ten sok. Jeszcze raz. Jest to mini gierka na czas. Mam jeszcze 30 sekund. Niektóre miejsca muszę klikać szybko przycisk, albo go przytrzymać. No. Albo kliknąć w odpowiednim miejscu. I gdy skończyliśmy właśnie na czas, możemy zebrać nagrodę. I tutaj właśnie do wybioru mamy nagrody. Renowa to jest specjalna waluta, którą zdobywamy za granie z przyjaciółmi lub w grupie. Oczywiście mamy jakieś dekoracje jeszcze i komplet barwników. Dobra, może zagramy o komplet barwników. Tutaj wybieramy i po prostu nam się losuje. Powiedzmy jak jednorękim bandzicie. Dobra, dostaliśmy renomę. Przyda się. I gdy na przykład znudzi nam się już hałsowanie, bo już mi się trochę znudziło. Także wracamy. Przechodzimy przez portal. Ale nim to zrobimy, możemy odebrać jeden z trzech bonusów. Jest to 5% do questowania, 10% do walki podczas dungeonów i 5% do PvP. Ja wezmę 10% do grupowego PvE. Tak, czy ten bonus to dzisiaj. I tutaj właśnie pojawił mi się całodzienny grupowy bonus. Przechodzimy przez portal i będę się znajdował w tym samym miejscu, gdzie ja się teleportowałem. Co jest bardzo super motywem. Ok, jesteśmy na miejscu. Odpalam mojego wyszowca i idziemy. Co mogę powiedzieć o tej grze przez te powiedzmy 3 dni to i kilka tych bet. Gra się zmieniała przez te bety. Co każdą betę zostawiliśmy w sumie inny wygląd tej gry, interfejsu. Teraz już to w miarę normalnie wygląda. Jeśli oglądacie starsze materiały z bety, to znacznie inaczej to wygląda. Gra ma swoje humory, jak właśnie widzicie, potrafi się czasami zlagować. Ale to też jest... znaczy nie wina samej gry, ale tego, że ludzie po prostu są jak najbardziej zagrożeni tą grę i serwery nie są jeszcze tak doskonałe, żeby utrzymać ludzi. Dobra, jesteśmy właśnie w jednym z miejscówek, gdzie muszę... Teraz muszę jechać tutaj i będziemy walczyć. Tutaj właśnie widzicie, mamy początek challenge'u, ale nie będę go wykonywał dla was, ponieważ na to nie ma czasu, już te pewnie się rozgadałem dużo. A chciałbym zrobić jakoś jedno zadanie. Właśnie jadę do tego zadania, gdzie mam zabić 11 Dominion Forces.
A wszystko będzie rozgrywało się w fajnej fortecy. Właśnie co jest dużym plusem tej gry, to jest połączenie właśnie klimatów fantasy z science fiction. Myślę, że bardziej chyba science fiction, taka space opera. Na wesoło. Ok, jesteśmy na miejscu. I oczywiście, gdy walczymy na przykład z jakimś towarzyszem randomowym, to nasz przeciwnik się dzieli między nas. To nie jest tak, że kto pierwszy zaatakuje ten tego jest zdobycz, tylko po prostu jakiś procent z tego otrzymujemy, że zabiliśmy z pomocą. Także tak samo dotyczy się gry w grupie. Expert też jest rozdzielany. Ale loot już nie. Jak sami widzicie, walka jest szybka, emocjonująca i za każdym razem inny przycisk to zupełnie inne wyzwanie. Nigdy nie wiadomo, co może nam się zdarzyć podczas tej walki. Ja akurat mam trochę łatwiej, ponieważ gram z ludźmi, a jakbym grał sam przeciwko jednemu przeciwnikowi, to byłoby trudniej. Zresztą już widzieć to. Właściwie tu jest jakiś czary mar odpala. Już 30%. Nie wiem, czy mi się uda zrobić całe dodanie z wami, ale postaram się jak najwięcej tego zrobić. Wow, za gorąco. 36, no trochę to potrwa niestety. Ok, tu jest niewesoło. Ale tu już nasz kolega z karabinem robi kuku. Ja oczywiście jako healer mogę leczyć go, wysyłać dronkę do leczenia. Dobra, myślę, że byłem na tyle, jeśli chodzi o Wildstar. Zobaczyliście trochę housing, trochę levelowania, trochę walki. Dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć jeszcze w tej grze, ponieważ jest to MMO, także nie jestem w stanie pokazać wam wszystkiego naraz. Jest dużo właśnie rzeczy do odkrywania. Dokładnie, jest dużo właśnie rzeczy do odkrywania, jest PvP, są dungeony, są scenariusze, to się tutaj nazywa adventures, czyli przygody. Jest to coś bardzo fajne, jest to coś bardzo fajnego, który chciałbym wam pokazać, ponieważ jest coś zupełnie innego od WoWa. Jeśli będziecie słyszeć takie komentarze, że to jest klon WoWa, to nie jest to klon WoWa, to jest zupełnie co innego. Oczywiście upostaw jest podobny do każdej gry MMO, ale gdy zajrzymy w szczegóły, jest zupełnie inaczej. Także jak mówiłem, dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć. Ja postaram się wam to jak najlepiej pokazać. Może inną klasę, może inną rasę. To już zależy się od was. I siema. No i żegnam się z wami serdecznie. Cześć i na razie.